Tak, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Minecraft. I tak jak zapowiadałem, dzisiaj wybierzemy się na przygodę życia, czyli odnalezienie lądu. Tak, spędziliśmy tutaj już wystarczająco dużo czasu, więc postanowiłem, że się tam wybierzemy. Chcę tylko się przespać, żeby był ranek. Okej, troszeczkę mi klatkuje. Myślę, że zaraz to przejdzie. Tak. Ekwipunek już, jak widzicie, mam. Jedzenie. Nie za dużo, ale trochę jest. Mam dwa ługi? O Chryste, nie wiedziałem nawet. Dziwne. Tak, wchodzimy na górę. I jak widzicie, już waszym oczom ukazuje się właśnie ten daszek. Kopułka taka. Okej. A, miałem zrobić czerwone pochodnie, zapomniałem o tym całkowicie. Takie coś. Może jeszcze tutaj oświetlę właśnie. W sumie zapomniałem o tym. Świetnie, że teraz zmniejszyli objętość tych płotków. Bardzo dobry pomysł. Okej. Jest. Tutaj później jeszcze nie wiem, czy trzeba. Tam się w razie czego... Ojej, łódka mi zatonęła. Dziwnie to wyglądało. Bardzo dziwnie. Mam strasznie mało ilości FPS-ów. Poczekajcie chwileczkę, zaraz do was wracam, tylko zobaczę, co się dzieje. Okej, jestem już z powrotem, myślę, że będzie lepiej. Ale widzę, że trzeba zjeść przynajmniej jedno jabłko. Okej, płyniemy w podróż. Zobaczymy. Wszystko mam? Tak, wszystko. Płyniemy przed siebie na razie, albo na tamtą wyspę, zobaczymy co tam jest, czy tam to jest wyspa, czy po prostu tylko tak. Koordynaty sobie w razie czego już zapisałem troszeczkę wcześniej. Właśnie bałem się, że mogę zapomnieć, jak już zacznę odcinek, dlatego zrobiłem to wcześniej. No i niestety tu nic nie ma, to jest po prostu tylko taka górka. Płyniemy na wschód. Zobaczymy, co będzie tam. Tak. Widzę ląd. Szczerze mówiąc, to chyba niedaleko. No niestety to tylko taka mała wyspa. No ale dobre i to prawda, mamy trawę. Tam też jest. Widzę, że dobrze się dzieje, że tak powiem. Mam chociaż takie małe wyspy. Jest centralnie na wschód ode mnie, czyli nie tak daleko. Popłyniemy jeszcze troszeczkę dalej, zobaczymy, co tam jest. No i tutaj się świat renderuje od nowa, wszystko klatkuje mi grę strasznie, no ale jakoś musimy to przecierpieć. Wybaczcie mi to, proszę. Albo mi się wydaje, albo to jest tak trochę znowu coś jest.
coś widać. To tylko chyba takie. Wyspy. Tak, to takie małe wysepki na oceanie. Żebym zaraz nie został ofiarą popsucia łodzi. Tak. No gdyby nam się zepsuła łódka, było kiepsko, ale chociaż mam trochę drzewa, także jest ok. Znowu jakaś wysepka. Czy to już może ląd? No. Tak. Proszę bardzo. Widzę, że natknęliśmy się na kontynent. Podpłynę trochę bardziej, wyskoczę z łódki. Dam sobie tutaj pochodnie. Że tutaj jest łódka. Może zapiszę sobie jej koordynaty. Co bym miał się zgubić. 1828 452. Chyba tak, 1828, dobra. F3. Tak. Super. Cieszę się. Cieszę się bardzo. Wszystko się renderuje, także nie złośćcie się, naprawdę nie złośćcie. Wyspa. Ląd. Jak ja dawno tego nie widziałem. Tak. Też takie jaskinie widać. Czy to też po prostu jest... Nie, to już jest chyba kontynent. Chociaż tu jest zamarznięte morze. Nie, no to już chyba jest jednak stały ląd. O niemałych rozmiarach. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wejdziemy sobie na tą górkę. Może będzie coś... O, proszę, wilki. No tu nic na razie nie widać. Zbiorę sobie trochę tej trawy, ponieważ nie mam nasion, wiecie? W swoim podziemnym świecie nie mam nasion wcale. I nie mogę zasiać zboża. Zakończone. No niestety czasami generator w Minecraftcie jest... płata nam takie figle, że... tak... Gdzie to jest? Ile mamy? 8. Dobra, na razie wystarczy. Zetnę sobie jeszcze trochę tego drzewa, ponieważ tego rodzaju drzewa właśnie u siebie nie mam. A zetnę i wezmę sobie sadzonkę, wiecie? Ups. Zaskoczyłem niechcący. Okej. No jest sezonka już jedna. W razie czego wezmę sobie, poczekam na więcej. Gdyby miało mi zabraknąć. Czyli po prostu trzeba będzie zrobić tutaj kolejkę. A jak daleko to jest? 1828, tak? Czyli na 500 klocków. Czy nie wiem, klocek jako, obieramy jako metr, czy coś.
No nie wiem, ale... Czyli 500 takich klocków. Ładny kawał drogi. Kolejka na 500 klocków to jest... Ups, jest noc, muszę szybko uciekać na swoją tratwę. Uciekamy. Słyszałem owce? Tak, owce. Ale ja dopiero będę mógł, jak zrobię sobie tutaj kolejkę, wiecie. Okej, okay, szybciej, 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 szybciej. A, już widzę tego. Kostka. Dobra, mam cię. Okej, okay, czyli znaleźliśmy ląd. Dobra, wracamy teraz. Już do siebie. Zobaczymy mniej więcej. Ale jak płynę łódką, to nawet bardzo szybko się to zmienia. Ominiamy to. Aha, czytałem trochę o tym, jak przynieść sobie trawę do takiej jaskini. To właśnie, tak jak z tego co wiem, tak jak czytałem, to albo właśnie tymi schodkami, co jest najczęściej najłatwiejsze, albo po prostu znaleźć, że znaczy się znaleźć, wyenchantować sobie kilof, specjalny kilof, to się chyba nazywa sticky, czy coś takiego, już dokładnie nie wiem, ale właśnie o takie coś chodzi. Jeszcze tylko 200, już niedaleko. Zaraz powinno być widać moją bazę, a przynajmniej jej górną część. O proszę, już jest. Troszeczkę nie to popłynęliśmy. Okej. Bardzo ładnie to wygląda nawet. Wpłyniemy sobie teraz tutaj łódką. Do tej zagrodki. Tak. Okej. Dobrze. Czyli to już mamy... ląd mamy znaleziony. Co teraz... co w tej dalszej części odcinka? Właśnie teraz jak płynąłem, myślałem sobie, co by tu z wami robić? Doszedłem do wniosku, że jeżeli chcemy przynieść sobie tutaj trawę, musimy mieć stół do enchantowania. A żeby mieć stół do enchantowania, muszę mieć obsydian. A żeby mieć obsydian, muszę mieć diament. I właśnie tutaj, tutaj jest nasze zadanie na dalszą część odcinka. Idziemy poszukać diamentów. Sobie to zostawię. No i dobra, nie będę więcej jadł. Tak. To sobie zostawię. 5 powinno wystarczyć spokojnie. To też. To też. Mączka kostna się przerobi i raczej się kość przerobi się na mączkę i się zostawi. No dobra. Dobra. Koniec tego narudzenia i idziemy... Co ja to robię? Idziemy zdobywać diamenty, tylko że muszę sobie zrobić kilof. Dobrze, że sobie przypomniałem, bo byłyby nie lada... Nie lada problem. Wezmę sobie, zrobię od razu kamienny. Jeszcze jeden, ok. Dobra, idziemy. Idziemy, poszukamy.
Zosia pająka. Myślę, że pójdziemy do tego kanionu. Sobie to jeszcze wykopię. Myślę, tak myślę właśnie, że w tym kanionie będzie najlepiej. Czyli tutaj w prawo. Tak, kanion tutaj. Kanion i kanion. Okej. Tam jest lawa. Czyli tam nie zejdziemy. Nie chcę też tak wbić na hama, ponieważ przecież jak będzie tam dużo potworów, to mnie zjedzą. Może zrobię sobie jakieś takie schodki. Prowizoryczne, aby można było sobie spokojnie tam zejść. Dobra, tam z węglem. Ja dobra, jednego zbiorę. Ups, chyba się zapalił. On pewnie idzie do mnie. Tak, teraz muszę zbierać żelazo na kolejkę. Trzeba je zebrać. Tak myślałem ostatnio. I doszedłem do wniosku, że jeżeli wyjdzie wersja 1.3, to pozostanie już na niej tak chyba. Chociaż tego też nie jestem jeszcze pewien. Jeżeli byście mogli, to możecie mi napisać, jakbyście woleli. Jeżeli wolicie ściągnąć nas na przodach, nie ma problemu. Nie ma problemu, uwierzcie mi. Jest złoto. Proszę, jaka ilość. Kurczę, co ja zrobiłem? No, zastył żelazo. No, no, no. Żelazo zostanie przysypane. Na szczęście wziąłem sobie łopatkę. Tak, łopatkę. Że mi sufit na głowę spadnie, lecz nie chciał. Idziemy, o tutaj jest jeszcze żelazo. Sobie wydobędziemy, bo trzeba dużo, bardzo dużo. Ostatnie zaświeci. Oj. Myślę, że jak mam już nasionka, to w następnym odcinku będziemy robić farmę. Ja po prostu przygotuję sobie już taki prostokąt w ziemi. Znaczy się w mojej jaskini, nie? No bo gdzie mam go robić? Gdzie mam ją robić tą farmę? Jak nie u siebie. Zombie spłoną. Dobrze. O proszę, tam jest, widzę, że wyjście na powierzchnię. Sobie to lepiej za...
zostawię, żeby mi tu nie wpadło. Żelazo. Myślałem, że będą bogatsze złoże w tym kanionie. Niestety nie wyszło. Jak widzimy, tam to jest już jest powierzchnia. Znaczy ocean, czyli nie powierzchnia. Zobaczymy, jakim... Na jakich koordynatach jesteśmy? Tak porównamy. Poszliśmy po prostu w bok, a nie w tamtą stronę, co trzeba. A głębokość? Głębokość 25, czyli musimy iść po prostu głębiej, jeżeli chcemy diamenty. No to ja myślę, że... Gdzie są moje schody? Moje schody są tu. No to ja myślę, że pokupiamy się trochę niżej. Może trafimy akurat na jakąś jaskinię. Nie, żwir. Nienawidzę żwiru. Okej, idziemy dalej. Ile trwa już odcinek? Jakieś 22 minuty. No, już trochę trwa, ale jeszcze troszeczkę. W sumie nie wiem, czy dobrze robię, że tak kopię z wami ten kobel. To nie jest zbytnio interesujące. Wiem. Dobrze to wiem. Żelazo, na jakiej jesteśmy wysokości? 10. Czyli oficjalnie tutaj powinny być już diamenciki. Kiedyś pamiętam, jak grałem nieraz. O, jest ten czerwony proszek, przyda nam się, przyda. Kiedyś grałem na X-Rayu. Jakoś tak, nie wiem, co mnie do tego skłaniało. Teraz sobie tak... Ale później sobie właśnie pomyślałem, jak to na, gra szybko się znudziła. Jeżeli gra się bez takich ułatwień, jest o wiele fajniej. Szczerze mówiąc, najchętniej zainstalowałbym sobie Yogboxa albo jest jeszcze taka druga paczka, już nie pamiętam, jak ona się nazywa. No już zapomniałem, wypadło mi to z głowy. Może później sobie przypomnę, to wam jeszcze powiem. No ale niestety właśnie mam wersję snapshotową, a teraz cofać się do wcześniejszej raczej... No raczej nie chciałbym tego, ponieważ... No pomyślcie sobie, macie już... Kakao... Co taka mgła? Aha, bo już jesteśmy przy tym... Przy poziomie niskim bardzo. Mam już kakao, wszystko. A teraz cofnąć się i... stracić tyle tyle takich możliwości, prawda, które daje nam. Tutaj mamy handlowanie, tylko że niestety jeszcze nie znalazłem wioski. Kolejny proszek, w którą stronę się kopiemy, zaraz zobaczę sobie. Myślałem, że mógłbym ten tunel z teleskopia wykorzystać na ten, na kolejkę.
No, kopie się w dobrym kierunku, tyle że koordynaty szerokości mam całkiem inne. Pokopiemy jeszcze troszeczkę i zaraz stąd wychodzę. Tak. Mam już trochę czerwonego proszku. Widzicie to? Jezu, to się nazywa szczęście. Jeszcze starczy na kilof i więcej. Jeju, jaki fuks. Czy wy to widzieliście? Tak, mamy diaksy. Jupi, 6 sztuk. Ale szczęście. Teraz powinienem uważać, żeby mnie lawa nie zalała, bo się wkurzę. Tak. Może jeszcze trochę pokopię, akurat coś może jeszcze znajdę. Widzieliście? Jeden prosty tunel i są diaksy. Ja. Cudownie. Węgiel tylko. Myślę, że jak skończy się ten kamienny kierow, to stąd spadamy. A to już będzie niedługo. Dobrze, teraz trzeba będzie znaleźć jakiś porządny kanał z lawą, zalać go wodą i wydobyć ten obsydian. Muszę sobie zobaczyć recepturę na studio enchantowania. Szczerze mówiąc, nigdy tego nie robiłem. Naprawdę, nigdy nie enchantowałem. Jakoś nie czułem potrzeby, a ostatnio miałem taki przestój w Minecrafcie. No i jak zacząłem nagrywać, to dopiero tak zacząłem bardziej grać. No i tak to właśnie. Okej, czyli tu już będzie koniec. Brawo, lawa, czy nie? Nie ma lawy. Gdzie jest lawa? Przydałoby się, żeby znalazł takie większe źródło wtedy, bo to by było dużo fajniej. Bym sobie ja po prostu zalał wodą, wydobył co trzeba i wszyscy byliby zadowoleni. Dobra, to już koniec. Kilo wpadł. Tak zakończę, żeby było na równo. Ok. Czyli mój szczęśliwy tunel. Tutaj były diamenty. Super. Dobrze, że poszliśmy tutaj. Ale fajnie. Nie spodziewałem się, że znajdę. I to tak za pierwszym razem praktycznie. Chcieliście to? Jakie szczęście, że ze mnie. Gdzie są schodki? Schodki są tutaj, dobra. Też ślepy jestem, nie widzę. Oj, tak. Zaraz zrobimy kilofa. Creeper tam był. Chodź, creeper. Ups. Nie mam już więcej strzał. Jak mnie zniszczysz moją ładną kopalnię, to cię zabiję. Choć strzała moja. W sumie tam mógł się pojawić. Tam było tak trochę ciemno. Dobra, i spadamy teraz do domu. Czyli tędy. Już mam obcykaną tą kopalnię, także nie ma problemu.
z tym trendem wrócić. Później jeszcze sobie tutaj to ładnie przerobię. To już poza linią, poza anteną, linią, kurde. Też teraz pojechałem ostro. No i nadeszła wiekopomna chwila. Proszę. Kilowy diamentowy. I miecz. Diamentowy. Jest. Super. Bardzo się cieszę. No, myślę, że tym miłym aspektem zakończę ten odcinek. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Miło było z Wami miło było dla Was nagrywać kolejny odcinek. Dla Was, dla siebie. No i zapraszam na kolejny. Tak jak zapowiadałem, będziemy robić farmę. Oraz może będziemy mieli już stół do enchantowania, to spróbujemy się nim pobawić. Dobra, no to dzięki za uwagę, proszę o subskrypcję i komentowanie. No i jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia, cześć.